państwie dobrobytu. Rodzice nie zbierają pieniędzy na prywatne leczenie dzieci za granicą, bo tę pomoc otrzymają w polskim publicznym szpitalu. W państwie dobrobytu seniorzy nie muszą zastanawiać się, czy zapłacą czynsz, rachunki, kupią jedzenie, żeby zrealizować receptę, bo leki są dostępne i tanie. I będziemy mieć taki dobrobyt w Polsce, na jaki sobie zapracujemy. Rzecz w tym, żeby pracować mądrze i stawiać czoła wyzwaniom przyszłości. I dlatego tak ważna jest, tak potrzebna jest dobra edukacja, bo każdy z nas zasługuje na solidne wykształcenie, od żłobka po studia. Każdy potrzebuje powszechnej, bezpłatnej edukacji. W sieci publicznych szkół każde dziecko znajdzie miejsce dla siebie.